Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Tym razem będziemy mówić o mojej ukochanej, ulubionej pielęgnacji. Natomiast postanowiłam podzielić ten film na dwie części, ponieważ zarówno ważne jest dla mnie to, co nakładam na moją skórę, czym ją pielęgnuję, natomiast ważne jest też to, jak ją oczyszczam, jak robię demakijaż. I chcę Wam teraz o tym wszystkim opowiedzieć, o moich ukochanych produktach i w pierwszej części dowiecie się o moim demakijażu i oczyszczaniu. Zapraszam! Na samym wstępie powiem Wam jeszcze, że chyba nigdy nie byłam tak zadowolona ze stanu mojej skóry, z kondycji mojej cery, jak zadowolona jestem teraz. I chcę się z Wami tym podzielić, tym czego używam, jakie są moje ulubione produkty i jakie może zabiegi wykonałam, co sprawiło, że moja skóra jest w takiej kondycji, jak jest teraz. Zacznę od tego, że chyba w lutym, poddałam się zabiegowi peelingu frakcyjnego, w zasadzie jest to laser frakcyjny, a peeling średnio głęboki i to jest taki zabieg, który odnawia nam naszą skórę, dzięki któremu złuszcza się nam ta jakby stara warstwa skóry. Możemy się cieszyć piękną, rozświetloną cerą już później, natomiast sam zabieg może nie jest najprzyjemniejszy, bo chociaż sam moment tego wykonywania zabiegu, który trwa około pół godziny, nie jest jakiś nieprzyjemny, ponieważ jest taka chłodząca głowica, która sprawia, że w zasadzie nic nie czujemy. Natomiast już po zabiegu, jeszcze przy mojej wrażliwej skórze z tendencją do zaczerwienień, no szczerze mówiąc myślałam, że ta skóra mi wybuchnie i pierwsze co pomyślałam to never ever, nigdy więcej nie zrobię sobie takich tortur, po prostu jest to dramat największy na świecie. Wyszłam z kliniki i pierwsze co miałam ochotę zrobić to wsadzić moją szanowną głowę w śnieg, ale się na szczęście powstrzymałam. Pomogły mi chłodne nawiewy w samochodzie, które schładzały mi przez najbliższą godzinę jeszcze twarz. Przetrwałam najgorszy moment. Przetrwałam ten pierwszy tydzień po zabiegu, bo musicie wiedzieć, że ta skóra się dość mocno łuszczy. Nie możemy się malować przez te kilka dni. Musimy dbać o nawilżanie tego naskórka i koniecznie, nawet jeśli jest to zima, stosujemy wysokie filtry przeciwsłoneczne, czyli SPF 50 i ja też przestrzegałam tych wszystkich zasad. No i muszę Wam powiedzieć, że jak już po tygodniu po złuszczeniu się tego naskórka zobaczyłam moją cerę, to byłam pod ogromnym wrażeniem. Zdążyłam już zapomnieć o wszystkich tych nieprzyjemnych aspektach zabiegu. Chociaż tak jak mówię, przy mojej wrażliwej skórze, takiej bardzo delikatnej, no i normalnej w kierunku suchej, to na pewno będzie, no ja będę się gorzej czuła niż ktoś, kto ma normalną, mieszaną, tłustą cerę. Także zdążyłam zapomnieć o tych wszystkich nieprzyjemnych rzeczach i pomyślałam sobie, że na pewno ten zabieg powtórzę jesienią, bo najlepiej robić go dwa razy w roku i też dzięki niemu moja skóra wygląda teraz tak, jak wygląda. Kolejna kwestia to demakijaż skóry. To jest dla mnie tak ważne, nie wyobrażam sobie kiedykolwiek położyć się spać z makijażem. To jest dla mnie nie do pomyślenia. Ta skóra musi być idealnie oczyszczona, muszę czuć, że nic na niej nie ma oprócz pielęgnacji i najlepiej służy mi do demakijażu całej skóry. Produkt, o którym sobie przypomniałam niedawno, jest to Clinique Take the Day Off. Kiedyś bardzo go lubiłam i często używałam, później o nim zapomniałam, stosowałam różne inne rzeczy, ale między innymi używałam oleju kokosowego, który też Wam bardzo gorąco polecam. To jest taki balsam oczyszczający, który ma taką twardą, stałą formułę w zasadzie. Nabieramy odrobinę na dłonie, rozprowadzamy, on zamienia się w taki olejek. Nakładamy na twarz, masujemy i on wiąże ten cały makijaż, który my mamy na twarzy. Wszystko się rozpuszcza, cera od razu robi się bardziej oczyszczona po takim produkcie. Można nim zmywać oczy. Ja czasami zmywam oczy tym produktem, a czasami to zależy jak mocny mam makijaż. Wybieram po prostu płyny dwufazowe i jeśli mam być szczera, nie mam tu jakiegoś jednego, od którego jestem uzależniona. W tym momencie mam Bielendę z olejem z awokado, natomiast zmieniam je, testuję różne produkty.
Jeśli mam lekki makijaż oczu, to wtedy sięgam po wodę micelarną Eveline i to jest naprawdę najlepsza woda, jakiej używałam. Jakość w stosunku do ceny jest bardzo dobra. To jest płyn aloesowy, odświeżający, łagodzący. I jak powiedziała pewna osoba, której imiona i nazwiska nie mogę zdradzić, jest to jeden z nielicznych płynów micelarnych, który nie podrażnia skóry i nie podrażnia oczu, nawet bardzo wrażliwych. Także jeśli nie znacie tego płynu, to gorąco Wam polecam. Jest w super dużej butelce, starcza na dość długo i to jest już chyba moje drugie opakowanie, drugie albo trzecie. Bardzo, bardzo lubię ten płyn. No i jeśli mój makijaż zniknął już z twarzy, jeśli zrobiłam ten demakijaż, to nie potrafię się obejść bez szczoteczki Foreo i to jest mój must have od bodajże 2 miesięcy. Bardzo ją lubię, bo ona jest mega przyjemna w dłoni, jest malutka, możemy ją spokojnie zabrać na wyjazd. Wykonana z silikonu, nie ma tutaj żadnych wymiennych szczoteczek. Jest też to właśnie ta formuła soniczna. Mamy tutaj 8 prędkości i ona z jednej strony, żałuję, że nie możecie poczuć tego, jak ona jest delikatna, jak ona jest mięciutka w dotyku, po prostu ja ją uwielbiam za to. Z jednej strony mamy takie bardzo delikatne wypustki i one są przeznaczone właśnie nawet do skóry wrażliwej, więc ja właśnie używam tej strony z tymi drobniejszymi wypustkami, a z drugiej strony mamy takie grubsze wypustki i one służą do cery bardziej tłustej, mieszanej, a tu jeszcze na końcóweczce też mamy kilka takich grubszych wypustek i ja nimi czyszczę tutaj okolice nosa, te miejsca, w których najczęściej zapychają się pory. Szczoteczki używamy 2 razy dziennie, rano i wieczorem, czyścimy nią twarz przez minutę. Miałam na samym początku taki efekt, zauważyłam, że ta skóra zaczęła się oczyszczać i po prostu powstało mi trochę więcej tych niedoskonałości. Ale jak przeczekałam ten okres, to powiem Wam, że teraz już skóra wygląda pięknie, nie wyobrażam sobie pielęgnacji, moich tych rytuałów pielęgnacyjnych bez tej szczoteczki. Bardzo łatwo się ją czyści, bo wystarczy po umyciu twarzy umyć ją wodą z mydłem, wypłukać i odstawić. Fajnie wygląda i jeszcze jest chyba 6 kolorów, które możecie sobie wybrać. Ja mam różową, to nie przypadek. No i uwielbiam, uwielbiam. No i zapomniałam powiedzieć o najważniejszym, bo przecież nie używam Foreo samego w sobie, tylko z wodą. Przeszłam przez różne produkty i używałam różnych żeli do twarzy, natomiast najfajniej sprawdza mi się właśnie tapianka z Dr. G przy użyciu Foreo. Ta piana jest tak mięsista, tak gęsta. W dodatku już nieraz w ulubieńcach pokazywałam tą piankę i wiecie, że ona nie powoduje wysuszania mojej skóry, wręcz przeciwnie, bo ona tutaj ma taką formułę nawilżającą. Świetnie oczyszcza, ale do tego jest bardzo delikatna, więc jak ja sobie umyję twarz już po demakijażu tą pianką ze szczoteczką Foreo, to po prostu czuję, że ona jest tak miękka, tak delikatna, że nie potrzebuję już niczego więcej. Uwielbiam po prostu. W tej kwestii oczyszczania zawsze mega ważne są dla mnie peelingi, natomiast dzięki temu, że miałam robiony ten laser frakcyjny, to przez ileś tygodni nie musiałam już dodatkowo robić peelingów. Ta moja skóra była wystarczająco złuszczona i odnowiona. Teraz już wracam do tych peelingów. No i mam jeden ulubiony peeling enzymatyczny, o którym już kiedyś mówiłam. Jest to peeling od Rau, który ma tutaj wyciąg z papai i z białej herbaty. To też jest taki produkt przeznaczony do takiej skóry jak ja, czyli z tendencją do czerwienienia na policzkach, do skóry delikatnej, wrażliwej. Także możecie być spokojne, że jeśli też macie taką cerę, to ten peeling Was nie podrażni, a bardzo ładnie odnowi Wasz naskórek. Cera będzie miękka, świetlista. Pamiętajcie, że zawsze też po peelingu skóra lepiej wchłania każdą pielęgnację. No i o wiele ładniej wygląda podkład, bo nie mamy żadnych suchych skórek. Podkład się lepiej utrzymuje i nie ma absolutnie efektu maski wtedy, jeżeli regularnie wykonujemy peelingi. I jeszcze dodam, że ten peeling wykonuję tak średnio raz na 1,5 tygodnia. W zależności też jak po prostu się zachowuje moja skóra, jak widzę, że ona już się robi taka bardziej poszarzała, to wtedy wykonuję peeling, żeby dostała takiego zastrzyku energii i trochę odżyła. Natomiast przynajmniej raz w tygodniu, raz, 2 razy w tygodniu staram się robić jakieś maski. No i też w zależności od tego, w jakiej moja skóra jest kondycji, to wybieram albo maski oczyszczające, albo nawilżające. Natomiast o tych nawilżających będzie mowa w tym kolejnym filmie. A teraz powiem Wam o 2 nawilżających.
Jedna to jest maska, którą już używam od dłuższego czasu. Maska Sephory, ta z cynkiem, taka błotna, szara. Ona bardzo dobrze oczyszcza skórę. Jest mega wydajna, bo ja ją mam bardzo długo. Nawet czasami, jak wyskoczy mi jakiś nieprzyjaciel na twarzy, to nakładam sobie ją punktowo, na kilkanaście minut spłukuję i ona też tak łagodzi te stany zapalne. Także jest to jedna z fajniejszych oczyszczających masek, jakie miałam, z jakimi miałam do czynienia. A druga maska, którą używam od niedawna, ale bardzo mi się spodobała, to jest maska Glam Glow, ta maska Glitter Mask z tymi pięknymi gwiazdkami i brokacikiem. Wiem, że dla niektórych to może być typowy gadżet, który tylko fajnie wygląda, ale ja już dawno chciałam przetestować taką maskę, którą właśnie tak ściągamy ze skóry, taką gumowo-żelową maskę. I tutaj zauważyłam, że ona mega fajnie odświeża, ma bardzo ładny zapach i też skóra po jej zrobieniu jest taka bardzo gładka. Ostatnio jak sobie właśnie, jak nagrywałam filmik na Instagram i robiłam tą maskę, później nakładałam jeszcze pielęgnację od jeans, to po prostu czułam się tak wspaniale, tak fantastycznie, tak świeżo, więc bardzo, bardzo się do niej przekonałam i to chyba będzie kolejna moja ulubiona maseczka. Oprócz tego, że ona ma takie właściwości typowo oczyszczające, to jeszcze tak jak ta klasyczna pierwsza maska Glam Glow będzie działała wygładzająco, no i również tak rozjaśniająco, będzie wyrównywać koloryt skóry, rozjaśniać jakieś drobne plamki, przebarwienia. I na koniec zostawiłam mój hit hitów, to jest tonik, który stosuję już od wielu lat. Jakbym się teraz zastanawiała, to chyba od 7. Oczywiście nie mówię o tym jednym egzemplarzu, mam nadzieję, że każdy to rozumie. Po prostu od 7 lat znam serię oczyszczającą marki Clinique. Jak miałam jeszcze problemy z trądzikiem, szczególnie w strefie czoła, to używałam tej serii Antyblemish, więc jeśli macie ten problem, a nie znacie tej serii, to zachęcam, żeby chociaż sobie kupić taki zestaw miniaturek, bo one kosztują około 50 zł, co jakiś czas są w sprzedaży i fajnie wtedy możecie sobie się o tym przekonać, czy to działa na Waszą skórę. U mnie to dawało naprawdę rewelacyjne efekty. Natomiast na przełomie tych wielu lat moja skóra się bardzo zmieniła i już daleko mi do skóry jakiejś tłustej, trądzikowej. W tym momencie, tak jak wiecie, ona jest normalna, ale właśnie w kierunku suchej. I służy mi świetnie ten tonik Clinique oczyszczający, ale jedynka. Przez jakiś czas, parę lat temu używałam dwójki, ona była dla mnie ok, ale później zauważyłam, że ona zaczęła mnie podrażniać, czyli już była trochę za silna dla mnie, szczególnie tutaj na policzkach, gdzie ta skóra jest najbardziej wrażliwa i bywa zaczerwieniona. Jedynka jest dla mnie idealna, ja czuję to odświeżenie po przetarciu twarzy tym tonikiem. On jeszcze usuwa wszelkie jakieś zanieczyszczenia z tej skóry, które jakimś cudem nie zostały usunięte po myciu z tym Foreo i z pianką. I to jest taki ostatni krok mojej pielęgnacji przed nałożeniem kremu na skórę i też używam tego toniku rano i wieczorem.
Kochani, mam nadzieję, że nie pominęłam tutaj żadnego kosmetyku, o którym chciałam Wam powiedzieć. Powiedziałam o zabiegu, powiedziałam o wszystkim do demakijażu, do oczyszczania, o szczoteczce, o peelingach, o maskach itd., itd. Chyba wszystko. Mam nadzieję, że rozwiałam wszystkie Wasze wątpliwości, odpowiedziałam na wszystkie Wasze pytania, a jeśli nie, to możecie oczywiście pisać w komentarzach, postaram się odpowiadać. Jeśli film Wam się podobał, no to jak zwykle liczę na Wasze kciuki w górę i widzimy się następnym razem w drugiej części o produktach pielęgnacyjnych, nawilżających, kremach itd., itd. Do zobaczenia, pa! Thank you.